Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, program Mocniej Wierzę. Witam Państwa. Jaka jest relacja między cudem a prawami natury i czego uczą nas w tym względzie święci? O tym dzisiaj serdecznie zapraszam. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłaniam się. Księże profesorze, rozmawiamy cały czas o cudach natury, prawach natury. Dzisiaj mówi się bardzo często, że cud to jest złamanie wszelkich praw natury. Tymczasem ostatnio mówiliśmy także o tym, że cudami są również wydarzenia naturalne. Narodziny dziecka, piękna przyroda wokół nas. Jaka jest zatem relacja między cudem a prawami natury? Problem się zaczął dość wcześnie, dlatego że pojawiła się bardzo konkretna filozofia arystotelesowska, która została odkryta na nowo przez Europejczyków, przez filozofię chrześcijańską właściwie w XI, a szczególnie w XII i XIII wieku. I wtedy w oparciu o te narzędzia filozoficzne, zresztą wspaniały koncept, cały system, który przetłumaczył i przełożył na kategorię filozofii, którą później nazywano chrześcijańską, jeden z największych umysłów w dziejach ludzkości, święty Tomasz z Akwinu. W sumie teologicznej on pisze o cudzie jako o czymś, co się dzieje poza porządkiem całej natury. Wcześniej taką koncepcję obiektywizującą, czyli nie podkreślającą ani autora, czyli Boga, ani tego, co akcentował święty Augustyn, mianowicie zadziwienia, zdumienia człowieka, który obserwuje jakieś zdarzenie. Ono może być banalne, ale jest dla niego znakiem, w którym on odczytuje obecność i działanie Boże i w tym sensie staje się znakiem, czyli mirakulum, czyli powodem do zwrócenia uwagi na Pana Boga. Natomiast ta obiektywizująca podkreśla przyczynowość sprawczą. I tutaj pierwszym, który to wyraźnie wyartykułował, jest później uznany za świętego Anselm z Canterbury. On mówił, że cud można przypisać Bogu, gdyż przekracza on siły natury. Czyli nie łamie ich, tylko przekracza. Tak, ale w niektórych przypadkach mówiono o tym, że coś się dzieje poza czy ponad, przeciw wręcz siłom natury. Dlatego jest te trzy łacińskie terminy kontra, supra i preter, obok niejako, poza własnościami, siłami, prawami natury. I sprawcą, dlaczego w ten sposób patrzy się od XI wieku, ponieważ i podkreśla się ten obiektywny związany z pytaniem o przyczynowość sprawczą takiego nadzwyczajnego wydarzenia. Mianowicie sprawcą takiego wydarzenia może być tylko Bóg, który prawa natury ustanowił. Mniej liczy się więc reakcja człowieka, a bardziej, czyli widza, który dziwi się, który w ten sposób zwraca uwagę na ewentualną obecność Boga, mniej liczy się motywacja, czyli cud prowadzi do wiary, czy cud jako znak miłości, łaski Bożej, a bardziej bierze się pod uwagę samo zjawisko, jako zjawisko fizyczne, fizykalne, dające się obserwować, zbadać. Niestety nie da się powtórzyć,
prawdziwe badanie eksperymentalne oznaczałoby, że kiedy ktoś jest, powiedzmy, ma, nie widzi na jedno oko, jest niewidomy i wskutek czyjejś modlitwy Bóg przywraca mu sprawność tego narządu, tego organu, to no, prawdziwa weryfikacja oznaczałoby powtórzenie eksperymentu. W tym przypadku nie wchodzi ono w grę, ale w ten sposób zaczęła się bardzo długa historia podkreślania tej fizykalnej, tej zjawiskowej, tej dającej się obserwować zmiany fizycznej, a nie samego kontekstu religijnego, czy cudu jako znaku, poprzez który Bóg wzywa do wiary, do przemiany, do nawrócenia, do odkrycia Go i do otworzenia się na Jego łaskę. Myślę, że dzisiaj, ponieważ Kościół wskutek, można powiedzieć, rozwoju teologii, nauk biblijnych, ale także tak zwanej teologii fundamentalnej i apologetyki, w wieku XX i XXI już troszeczkę zrównoważył. Za chwilę, mam nadzieję, do tego przejdziemy. Święty Tomasz z Akwinu jednak nie był jednostronny. On mówił także i pisał w swojej sumie teologicznej o że celem cudu jest potwierdzenie prawdziwości religii. Zauważmy jednak, że w tym momencie cuda, powiedzmy cuda Chrystusa, czy cuda zdziałane, powiedzmy, przez świętego Antoniego z Padwy, bo on był sławny także poprzez uzdrowienia, znaki, które czynił za swojego życia, ten franciszkanin, Antoni Padewski, że te cuda są traktowane jako pieczęć, czy jako dowód zewnętrzny w stosunku do wiary chrześcijańskiej. Czyli cuda byłyby tutaj dowodem na istnienie Pana Boga. Tak, ale trochę z zewnątrz. Krótko mówiąc, przez wieki, od tamtej pory zaczyna się rozwój takiej racjonalistycznej argumentacji, która mówi, że cud jest dla objawienia jak pieczęć dla dokumentu. Bóg mówi, a potwierdzeniem tego, co mówi, pieczęcią, taką gwarancją, i nie ma dyskusji, są cuda, które On uczynił. Czy ta pieczęć jest konieczna za każdym razem? Nie. Możemy wierzyć bez cudów? Możemy wierzyć bez cudów, ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, to proszę o, tu jest kawa na ławę, oczywiście prawdziwą religią i prawdziwym Zbawicielem jest tylko Chrystus. To jest bardzo ryzykowne. Nie zdawano sobie z tego sprawy, że to jest niezgodne z logiką objawienia. I dlatego aż do właśnie XX wieku chcesz wiedzieć, że Chrystus naprawdę jest jedynym człowiekiem, który może powiedzieć, że jest prawdziwym Bogiem, to jest jedyny, który z martwych wstał. Cud nad cudami, zmartwychwstanie, jest potraktowany jako dowód, wręcz naukowy, na prawdziwość boskich roszczeń Jezusa z Nazaretu. Ale nie byłoby w tym nic ryzykownego, gdyby nie fakt, że wzięto nie skądinąd, jak z objawienia, jak z Ewangelii, jak z życia Kościoła pierwotnego, jak ze świadectwa apostolskiego. Wyjęto jeden element, cegiełkę o nazwie zmartwychwstanie i mówi się, o, ten fakt, to wydarzenie weryfikuje, potwierdza, ba, udowadnia tak, że nikt nie może mieć wątpliwości. Ta metoda czy sposób argumentowania okazała się nie tylko niewystarczająca,
po wielu zresztą wiekach, bo po prawie 800 latach, a więc trochę to trwało, ale brnęliśmy jako Kościół dalej, bo okazało się, zwłaszcza w wieku XVIII, XIX i jeszcze w XX, że nie jesteśmy w stanie, stosując te interpretacje objawienia i takie podejście do znaków, które Pan Bóg zdziałał w historii zbawienia, nie jesteśmy w stanie w sposób wiarygodny uzasadnić roszczeń chrześcijaństwa i roszczeń do boskości Jezusa Chrystusa. Ja bym chciał, korzystając z tego, że przy tym jesteśmy, pokazać, że właściwie myśliciele chrześcijańscy byli niejako w kłopocie. Dlatego, że w którymś momencie racjonalizm, determinizm, materializm, ten oświeceniowy, zaczął głosić. Myśmy to już parę razy w trakcie tych rocznych, już rok trwających ponad audycji, o tym wspominali. Mianowicie ten racjonalizm, determinizm, materializm, ewolucjonizm atakował same podstawy chrześcijaństwa i wiary i mówił mniej więcej bardzo prosto tak. Nawet jeżeli Bóg jest, nawet jeżeli On stworzył kiedyś ten świat, ten kosmos, to On nadał mu prawa, w które nie ingeruje i nie ma najmniejszego powodu, żeby On miał, ten Bóg, być obecny w tym świecie i działać w tym świecie dzisiaj, czy wczoraj, czy pojutrze. Czyli to jest ta koncepcja oświeceniowa, Boga jako zegarmistrza, czy kogoś, kto po prostu stworzył świat i dalej się nim nie interesuje. Tak. Jeżeli ktoś głosi, że coś jest, jakieś wydarzenie, jest cudem, bo przekracza prawa natury, albo jest z tymi poznanymi prawami natury sprzeczne, powołuje się na przyczynę transcendentną, to po prostu opowiada bajeczki dla ignorantów, więc albo cuda, o których pisze Biblia i które głosi chrześcijaństwo, są baśniami, albo wytworami wyobraźni dla prostaczków, albo zwyczajnym oszustwem. Jeśli nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, powiadają racjonaliści, jakiegoś nadzwyczajnego uzdrowienia, to znaczy, że nie rozumiemy jeszcze wszystkich praw natury. Kiedy je poznamy, okaże się, że żadnego cudu nie ma. Bo cudów, wracamy do tego, bo do cudów tej koncepcji. Nie ma i cudów być nie może, ponieważ Pan Bóg nie ma najmniejszego powodu, żeby ingerować w nasz świat. Po prostu takiej możliwości nie ma. I teraz, żeby polemizować z taką mentalnością, myśliciele chrześcijańscy na płaszczyźnie biologicznej, na płaszczyźnie fizykalnej mówią i pokazują, że cud taki i taki jest, czy to uzdrowienie, czy to wskrzeszenie, czy tam jakieś inne zjawisko, jest niewytłumaczalne z punktu widzenia nauk, a więc przyczyna tego jest transcendentna, co dowodzi, że Bóg istnieje. Na szczęście nie wszyscy myśliciele, nawet chrześcijańscy, się z taką logiką zgadzali, z tego typu argumentacją się w pełni zgadzali. Na przykład Błażej Pascal, przypomnę, że to jest XVII wiek, w tłumaczonym także na język polski, wydawanym kilkakrotnie dziele myśli, pisze, że te argumenty cuda i argumenty naszej religii nie mają charakteru, on mówi, bezwarunkowej przekonywalności, czyli nie są oczywiste. Więc wcale nie jest tak, że argument z cudu, który stosuje apologetyka katolicka w tym XVII wieku, w którym on żył, musi każdego przekonać. A więc już mamy pewien wyłom. Panteista,
właśnie ktoś, kto stał poza chrześcijaństwem, Baruch Spinoza, pytał, jak to jest, że Bóg, twórca praw natury, może je łamać? Najpierw je ustanawia, a potem je łamie i kwestionuje tutaj, można powiedzieć, tę tradycyjną metodologię apologetyki. David Hume, to już wiek XVIII, mówi, że nie znamy wszystkich praw natury, dlatego nie wiemy, czy coś je przekracza, czy nie. Gdy Benjamin Franklin w 1752 roku odkrywa, że wyładowania atmosferyczne, które nazywamy piorun, nie są żadnym gniewem Bożym, ale wyładowaniem atmosferycznym, czyli wyładowaniem elektrycznym, wtedy pisano, że obala to twierdzenie Biblii, że jest to znak Bożego zagniewania. Czyli można powiedzieć, że Biblię w tamtym czasie traktowano bardzo dosłownie. Tak, i niezgodnie z zamysłem jej autora, czyli Pana Boga. Można mówić o pewnym nadużyciu. Nie zawsze było tak, że teolodzy Kościoła, że wielcy filozofowie, ba, nawet niektórzy święci, głosili błędne poglądy. Czy w takim razie mylili się? Tak. Błąd należy do natury ludzkiej. A jednak zostali świętymi. W takim razie te błędy trzeba przekreślić, czy zapomnieć o nich, nie pomijać w kronikach? Otóż niejednokrotnie zdarzało się, można mówić, że święty Augustyn w swojej doktrynie, gdyby święci nic nie pisali i nic nie mówili, to pewnie trudno by im było jakiś błąd wykazać. Ale jeśli w życiorysach wielu późniejszych świętych mamy niesłychanie wielkie grzechy, jeśli w życiorysach innych świętych, którzy wchodzili w polemiki teologiczne, filozoficzne, w problemy wyjaśniania różnych kwestii moralnych, oni szli za swoim sumieniem. Tam, gdzie człowiek idzie za prawdą odkrytą w sumieniu, tam nawet wtedy, kiedy błądzi, obiektywnie błądzi, a subiektywnie idzie za prawdą, którą odkrywa w sumieniu, tam on jest wierny Bogu. Więc można obiektywnie iść za błędem, a subiektywnie być, osobiście być przekonanym, że się stoi przy prawdzie i oddać za to życie. I być beatyfikowanym czy kanonizowanym, czyli w zgodzie uznanym za świętego, właśnie dlatego, że człowiek poszedł według swoich najlepszych możliwości za głosem sumienia i za prawdą, tak jak on to odkrył i widział. Czyli Bóg nie wymaga od nas całkowitej doskonałości, tylko po prostu podążania za Nim i podążania za swoim sumieniem. Tak, w tym sensie, gdyby nagle okazało się, że Jan Paweł II w jakiejś dziedzinie swojego nauczania, które jest niesłychanie bogate i obfite, głosił jakiś błąd. Nie w sprawach wiary i moralności, ale w jakiejś innej kwestii. To wcale go nie dyskwalifikuje jako człowieka Bożego. Jako kogoś, kto Bogiem, kto Chrystusem, kto Ewangelią żył na całego i właśnie dlatego dostrzegamy w nim świętość. Nie z powodu cudów, które przez niego się działy, ale przez ewangeliczne życie, które jest, jeżeli jest autentyczne, jest także jednym z, może pierwszym ze siedmiu cudów świata i jest piękniejsze niż wszystkie cuda i znaki, które Bóg mógłby przez niego zdziałać, a wiemy, że współczesne książki, literatura, badania na ten temat pokazują, że za sprawą Jana Pawła działo się przynajmniej kilkanaście różnych wielkich, niewytłumaczalnych, cudownych, bo dokonanych w kontekście modlitwy o uzdrowienie właśnie cudów. Na początku XX wieku, wracamy do tej argumentacji racjonalnej, która mówi, racjonalistycznej, która mówi, cudów nie ma,
a my na to są i mamy na to na przykład zmartwychwstanie Chrystusa. Maurycy Blondel na początku XX wieku pisał, że leży mu na sercu pokazanie, że w cudach nie idzie o nadzwyczajne zjawisko fizyczne, badane przez zmysły, przez nauki empiryczne czy filozofię, ale o znak, który jest skierowany do całego człowieka. I ten znak wcale nie odwołuje nas najpierw do tak zwanej pierwszej przyczyny, ale wskazuje przede wszystkim na dobroć Boga, który jest Ojcem. I potem po Nim, i to jest właśnie chyba jeden z pierwszych niesłychanie ważnych myślicieli, ten Maurycy Blondel, potem są następni, jest Louis Mondin, jest Xavery Leon Dufour, jest René Latourelle, jest Józef Kudasiewicz, nasz wybitny biblista, czy ksiądz profesor Marian Rusecki. Oni mówią, na cud trzeba patrzeć w perspektywie historiozbawczej, właściwej Pismu Świętemu, bo Nowy Testament nie zna jednego określenia na to, co my po polsku chcielibyśmy określić jako cud. Zresztą ten język, ta nazwa cud, można powiedzieć dziewczyna cud. Zakochany chłopiec powie, no dziewczyna cud. No, cudowny kwiat ktoś wyhodował. No, cudowny smak jabłek jakiejś tam odmiany. Czy możemy cudowny tak widok, cudowny zapach. I właściwie mówi się, nadużywa się tego słowa. Ono jest tak wieloznaczne, że właściwie przestaje znaczyć cokolwiek. Graniczy z cudem. Cud gospodarczy. Cud nad urną. No, kiedy są jakieś machlojki i nadużycia związane z jakimś głosowaniem. Cudowna metamorfoza, cudowny bieg Justyny Kowalczyk, cudowny przełom jakiś tam w czyjejś biografii, cudowne dziecko, które jest szczególnie uzdolnione. My nie mamy słów, które Biblia zna na określenie Bożego działania i w różnych formach. Mam nadzieję, że będziemy mogli w kolejnej audycji do tego przejść, ale sądzę, że bardzo ważne jest, żebyśmy przestali tak XIX-wiecznie, czy jeszcze wcześniej, bardzo tak mechanicznie, fizykalnie wręcz patrzeć na znaki, które Pan Bóg zdziałał. Dlatego, że w perspektywie historiozbawczej, biblijnej, my mówimy bardziej o znakach, które Bóg czyni, o dziełach Bożych, o interwencji Pana Boga. I w tym sensie nie musimy mieć do czynienia z twardym faktem biologicznym, który wykracza poza znane nam siły natury. Wiemy, że na przykład wśród różnych uzdrowień, które notowane są w sanktuarium maryjnym w Lourdes we Francji, proces weryfikacji zaczyna się oczywiście od bardzo wnikliwej analizy naukowej, przede wszystkim medycznej. A więc ci, którzy tam doznają uzdrowienia, cała ich dokumentacja medyczna, historia choroby, diagnozy, analizy, to wszystko jest bardzo dokładnie badane i potem niesłychanie wnikliwie, wręcz z ogromnym sceptycyzmem i z niewiarą bada się fakt wyzdrowienia, które nastąpiło nagle i które ma charakter nieodwracalny. Będziemy jeszcze chyba do tego wracali, jak bardzo Kościół w czasach nam współczesnych, ale także w przeszłości, szukał dziury w całym i nie godził się na zbyt ułatwioną taką opinię, że coś rzeczywiście jest cudem,
bez zbadania sprawy dogłębnie. Tak było już w wieku XV, XVI. Vittorio Messori opisuje jeden z nielicznych w historii Kościoła cudów, mianowicie człowiekowi, który miał amputowaną nogę wskutek objawienia Matki Bożej, które miało miejsce w jego śnie, ale go zapamiętał. W gorącej modlitwie, którą zanosił od lat, pielgrzymując i służąc w sanktuarium, w jednym z kastylijskich sanktuariów maryjnych, nie pomnę już jakiego, temu młodemu człowiekowi po prostu odrosła kończyna, noga. I wszyscy byli niesłychanie osłupieni, że oto ktoś mógł odrzucić kulę i chodzić o własnych siłach. Historia tego człowieka później wcale nie jest jakąś idyllą, dlatego że fakt odzyskania przez niego kończyny, która odrosła w sposób zupełnie niewytłumaczalny, został zbadany, opisany nie tylko przez lekarzy, ale przez komisję, którą biskup powołał. Przypomnę, że to jest XVI wiek, że jest mnóstwo innych świadków, którzy to opisują. I ten człowiek kończy gdzieś jako bezdomny, gdzieś w jakimś przytułku. Miał całe lata totalnego upadku w alkoholizm, dlatego że pewnie ta sława człowieka, którego uzdrowiła Maria swoją cudowną interwencją, jakoś go przerosła. Spróbujmy zatem krótko podsumować, jak człowiek wierzący powinien patrzeć na cud? Tak jak to proponuje Boże objawienie. A więc można powiedzieć, ilekroć patrzymy na jakąś interwencję Bożą w naszym życiu czy czyimś, to musimy próbować zastosować bardzo szeroką, taką właśnie historio-zbawczą wizję cudu. Jedną z takich historii, mam nadzieję, będę mógł podać w przyszłej, najbliższej audycji. To znaczy, nie wolno nam pewnie jako ludziom wiary być zimnymi, cynicznymi wręcz sceptykami. Z drugiej strony trzeba się strzec łatwowierności i naiwności. W niektórych wypadkach trzeba poczekać, zanim samemu się przyjmie jakieś wydarzenie jako autentyczny Boży znak, interwencję Bożą. Trzeba poczekać na werdykt Kościoła, dlatego że jeżeli znak został dany przez Boga, jakieś uzdrowienie rzeczywiście miało miejsce, to od tego jest Kościół, Chrystusowy Kościół. My wierzymy, że to nie jest społeczność przypadkowa, że pasterze Kościoła, że na przykład księża biskupi, oni są odpowiedzialni za ortodoksję, za prawidłową wiarę. Więc jeżeli Bóg daje jakiś znak, to oni pierwsi mają spowodować, żeby ten znak nie budził wątpliwości. A więc, żeby zadali pytanie, czy to jest rzeczywiście Boży znak, czy dokonał się w jakiejś sferze, w otoczce żywej wiary i modlitwy i czy on buduje wiarę Kościoła dzisiaj, czy ją potwierdza, czy można go uznać za autentyczny przejaw Bożej obecności dzisiaj. Jeżeli to są czasami tak zwane znaki osobiste, to sądzę, że mamy mniejszy kłopot, bo wtedy nie absorbujemy tym całego społeczeństwa, nie robimy sensacji, dlatego że te mniejsze znaki, które nam się w życiu dzieją, nie bez Bożej łaski. Czasem one są związane z jakimś cierpieniem, czasem z krzyżem, który na nas spada. Nieraz po latach mówimy, o, w tym był palec Boży. Boże, dzięki, że mi nie dałeś tego, o co Cię prosiłem. To są takie małe nasze prywatne odkrycia osobiste, że Bóg działa, że Bóg jest obecny, że nieraz
zupełnie prozaiczny zbieg okoliczności. Przypadek, jak zwykliśmy mówić, jest Bożym działaniem, a więc w tym szerokim takim Bożym historiozbawczym spojrzeniu może być cudem i znakiem dla nas, który powinniśmy odczytać i za który powinniśmy Panu Bogu dziękować. A zatem trzeba o to być przede wszystkim bardzo ostrożnym i nie wierzyć we wszystko, co podaje nam świat, ale przede wszystkim w Pana Boga. Gdy mamy tą podstawę, gdy jesteśmy ugruntowani i w tym świetle patrzymy na swoje życie, dostrzegamy bardzo wiele cudów i znaków, które On, jako nasz Ojciec, przygotowuje dla każdego z nas. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi i wszystkim Państwu za dzisiejsze spotkanie, a za tydzień rozmawiać będziemy, w jaki sposób określony jest cud w Biblii, w Nowym Testamencie przede wszystkim. Serdecznie zapraszam.